Gmina Wrocław przejmuje Piłkarski Śląsk, a Zygmunt Solorz definitywnie żegna się z klubem. Dzisiaj po długich negocjacjach zwaśnione do niedawna strony podpisały porozumienie. Miasto zapłaci biznesmenowi około 22 milionów złotych za 51% akcji klubu oraz za koszty wykopania dziury pod galerię handlową koło stadionu, która do tej pory nie powstała. Na decyzję w sprawie Śląska czekał m.in. Łukasz Ciona. Tłumy dziennikarzy już od wczesnego popołudnia czekały na oficjalne potwierdzenie porozumienia między miastem a Zygmuntem Solorzem. W końcu decyzję ogłosił wiceprezydent miasta Maciej Bluj. Jest sukcesem wszystkich stron negocjujących sytuację Śląska-Wrocław, ale jest przede wszystkim wielkim sukcesem Śląska-Wrocław. Tak jak obiecywał prezydent Dutkiewicz, tym co się dzisiaj stało, chcemy zapewnić Śląskowi stabilizację sportową i finansową. W wyniku żmudnych negocjacji prowadzonych przez prawników miasta i Zygmunta Solorza ustalono warunki porozumienia. Miasto zwróci 18 milionów spółce należącej do właściciela Polsatu za koszty robót ziemnych przy nigdy nie wybudowanej galerii handlowej. Zapłaci też za akcje klubu należące do miliardera. Zakup akcji będących w posiadaniu pana Solorza czy też spółki Bithel Holdings przez miasto jest wpisana w porozumieniu wstępna cena określona przez zarząd na około 4 miliony złotych, ale będzie weryfikowana wyceną, która zostanie przeprowadzona. Mecenas Józef Birka prowadził negocjacje z miastem z upoważnienia Zygmunta Solorza. Przyznaje, że największą porażką jego mocodawcy była strona finansowa klubu oraz to, że nie udało się zdobyć kredytu na budowę galerii handlowej, która miała zapewnić finansowanie zespołu. Nam się udało stworzyć konsorcjum, które przygotowało już, ale z tym jednym warunkiem. 37% wkładu własnego, co oznaczało około 200-210 milionów kapitału własnego, żeby rozpocząć tę inwestycję. Oczywiście to się miało z celem, bo zamiast zysków klub musiałby spłacać ten wkład własny. Magistrat zobowiązał się do znalezienia nowego inwestora strategicznego dla Śląska. Konkretów na razie brak. Będziemy poszukiwać partnera wiodącego. Są jeszcze sponsorzy, o czym trzeba pamiętać. W związku z tym są rozmowy również ze sponsorami, którzy wyłożą pieniądze. Dariusz Sztylka, legenda Śląska Wrocław i kapitan mistrzowskiej drużyny z 2012 roku, jest zdania, że miasto uchroniło zespół od upadku. To widmo szarej egzystencji w czwartej lidze na pewno zostało oddalone. Jestem pewien, że to, że właściciele się dodali i miasto to przyjmuje, tylko na korzyść wrocławskiego Śląska. Era Zygmunta Solorza w Śląsku Wrocław to era wielkich sukcesów sportowych. Klub zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. Grał w europejskich pucharach. Teraz nieoficjalnie mówi się, że Śląsk mógłby przejąć inny wielki biznesmen, Roman Karkosik. Osiągnięte w bólach porozumienie między magistratem a Zygmuntem Solorzem tak naprawdę nie kończy problemów wrocławskiego Śląska. Magistrat bowiem wciąż nie znalazł inwestora, który zastąpiłby Zygmunta Solorza we wrocławskim klubie, a bez jego pieniędzy nie ma mowy o sukcesach ani w ekstraklasie, ani tym bardziej w Europie. Fakty, Łukasz Ciona.